No, krótki film ze zlecenia, że tak powiem, nawinięcia w sumie tak, dwóch dławików, dwóch takich głośnikowców, właśnie tutaj się drugi nawija, i dwóch transformatorów zasilających, tutaj mam jedną sztukę i no i co, no tak to wygląda, dwie szpulki, podwójny drut, duża indukcyjność, mała oporność, nawijane są cewki, żeby uzyskać 300 mA, to dwa przewody są razem nawijane, prowadzenie jest automatyczne po 1335 zwojów push-pull. No i mamy co? 300 zwoi, tak? 301. No i dobra. Winie. Warstwa przeszła, możemy położyć lakierek. I idzie kolejna warstwa w drugą stronę. Tak to wygląda, no. Drut pokryty srebrem, miedź pokryta srebrem i podwójna izolacja i do tego jeszcze lakier na co warstwa. O, ma wytrzymywać 300 V i 20 W. Dlatego 2x18 drut jest nawijany w tej chwili z dwóch szpulek. Na raz. Czyli winie się podwójnie. No, nawijarka dostała mechanizm i chodzi w pełnym automacie. Tylko smarować co warstwę. I tak to wygląda. No, co tu jeszcze? Tutaj doszedł stabilizator regulowany napięcia do posuwu. Czyli grubość drutu ustawiamy tym stabilizatorkiem. To jest na LM317. A tutaj mam sterownik zrobiony na trzech przekaźnikach. I tutaj na razie jeszcze tak na krótko mam podłączane lewy, prawy kierunek. Tutaj jeszcze jedna czerwona jest. Zaraz jak się zmieni kierunek, to się zapali ta druga diutka czerwona. Czyli będzie szło w prawą stronę. Jeszcze to mało ważne, grunt, że transformatorki ładnie wyglądają i ładnie wychodzą. Kupę miejsca to zajmuje, znaczy na biurku. No i winiemy drugiego głośnikowca. Nie mogłem dorwać takich blach, te od mikrofali blachy do zasilaczy, nie do głośnikowych, tylko do zasilaczy. Mają za duży przekrój rdzenia, a za mała cewka. Za mało miejsca na drut, żeby nawinąć na przykład dwa uzwojenia po 300 po 300 o Jezu mi, no, kurde, ale wyleciało z głowy, 300 V 300 mA, także tu dorwałem takie większe blachy, znaczy z większym prześwitem na rdzeniu i będą dwa, że tak powiem, zasilające. No, co poza tym u mnie się zmieniło, na warsztacie się nic nie zmieniło, tydzień czasu nie było mnie. No co, tam doszedł ten ostrosko, przywiozłem go w końcu z domu. Doszedł taki aktywator do będę z tego przerabiał zasilacz do lamp. Tutaj jest taka kostka do różnych tam lamp. Na różne
Zaraz momencik, muszę przesmarować, bo już się kończy. Pędzelkiem delikatnie i lakierem. No i teraz winie się kolejna warstwa, nie? Mamy 1100, zaraz będzie 1300. Ile tam ma być się to na tej rozpisce? 1335. To jeszcze jedna warstwa. Podwójnie, nie? Czyli przekrój drutu 2 razy 0,18 wychodzi 36. 0,36 300 mA wytrzyma. Bezproblemowo. A poza tym mamy dwa razy większą, że tak powiem, efektywność na rdzeniu, indukcyjność na rdzeniu. Dwoma cienkimi zginiemy. No dobra. Walka z transformatorami. Na warsztacie co? A, kolumny doszły u mnie, tą Sila też przywiozłem z domu. I tutaj radyjko takie do przestrojenia, jest to Amator, bodajże dwójeczka, jeszcze zafoliowany. No, trzeba patrzeć, żeby tu się nie poplątał ten drucik na górnej szpulce, bo się brzydko przewinął. $1166. No dobra. To by było na tyle.